dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj cofniemy się do czasów legendarnych. Do czasów słynnego Lecha, tego od braci Lecha, Czecha i Rusa. Tak. Jesteśmy na tym osiedlu Lecha. Za nami Orle Gniazdo, czyli Dom Kultury. Bo chcielibyśmy dzisiaj w odcinku opowiedzieć o słynnych orłach. Orłach w sylwetce Poznania. Rataje poznańskie to niezła lekcja historii, ponieważ nazwy osiedli nawiązują również do orła białego, czyli naszego symbolu. Naszego symbolu, który jednocześnie jest jednym z najstarszych symboli w ogóle w dziejach ludzkości, bo symbol orła, orzeł jako ptak symbolizujący bohaterstwo, odwagę, dzielność, niezłomność w postępowaniu, towarzyszy człowiekowi już od kultur starożytnych, od starożytnego Rzymu. Chociażby, tak. Tak, tak. Jeśli chodzi o Polskę, przyjęliśmy już orientacyjnie, że naszym symbolem jest orzeł bielik. No, taki biały to nie jest. No nie jest biały, nie. A raczej chodzi tutaj o co innego. Mianowicie o to, że biel symbolizuje czystość. Czystość intencji, szczerość działania, funkcjonowanie. Jeżeli dodamy symbol bohaterstwa, odwagi, dzielności, jakim jest orzeł, dodamy do tego kolor biały, symbolika jest jednoznaczna. A nawiązując do Cesarstwa Rzymskiego, no Polanie, pierwsi mieszkańcy naszych terenów, mogli już zaobserwować orła na monetach chociażby, bo przecież przez Polskę przechodził szlak bursztynowy, gdzieś te monety odnajdywali, a przecież orzeł był symbolem Jowisza, bo to on te pioruny wykorzystywał, miał te pioruny pod sobą, więc no orzeł cały czas był, jest i myślę, że będzie. I zostanie już tak chyba do końca. Jesteśmy w kaplicy królewskiej poznańskiej katedry, w miejscu pochówku króla Przemysła II, twórcy herbu polskiego, państwa polskiego. A jak to się zaczęło? No właśnie, pierwszy wizerunek orła, ptaka w ogóle w historii Polski, no to początki mniej więcej państwowości Bolesław Chrobry. Każdy z nas widział zapewne tego ptaka. Co to za ptak? Wystarczy spojrzeć na banknot 20-złotowy. Denar Bolesława Chrobrego. Czy to jest orzeł? Bo moim zdaniem na pierwszy rzut oka to bardziej paw. Może kura, inne jakieś zwierzę. Paw, symbol potęgi, siły. Tak, właśnie. Ale nie orzeł. To nie jest orzeł. Dopiero później, mniej więcej 200 lat później, pierwszy wizerunek orła pojawia się między innymi na pieczęci Kazimierza I Opolsko-Raciborskiego. To jest rok 1222. On ma taką tarczę i na tarczy jest wizerunek orła. Ale to jest książęcy. To nie jest jeszcze królewski. Bo dopiero królewski pojawia się tu w Poznaniu, prawda? Tak. W 1295 roku na pieczęci majestatowej, uwaga, majestatowej, nie majestatycznej, pieczęci króla Przemysła II i od tego momentu możemy mówić o orle białym jako symbolu państwa polskiego, już królestwa polskiego. Dodajmy, że orzeł umieszczony na czerwonej tarczy staje się już herbem. Tak. Tak jak mówimy o godło, orzeł jest godłem, ale umieszczony na tarczy daje herb państwa polskiego. I ten orzeł nam towarzyszy aż do dzisiaj. W kaplicy królewskiej poznańskiej katedry mamy nie tylko wspaniałe epitafium króla Przemysła II, związane z rocznicą koronacji, ale też jest piękny witraż, który przedstawia zamek poznański z tego czasu. I właśnie tego orła, o którym mówimy, orle króla Przemysła II. Orle z koroną. Jest to nawiązanie, połączenie herbu ziemi wielkopolskiej z dodaniem elementu królewskości. No właśnie, a kiedy herba, kiedy godło? Godło jest wtedy, jeżeli stanowi część herbu. Jeżeli godło jest umieszczone na tarczy, mamy już do czynienia z herbem. Czyli od, można powiedzieć, czwartego króla Polski, Przemysła II, mamy oficjalne godło państwa. Mamy godło i herb państwa. I herb. I przenieśliśmy się z kaplicy królewskiej Przemysła na wzgórze Przemysła, aby pokazać najsłynniejszego orła w naszym mieście na wieży ratuszowej. Początki tego orła, może innego, który był wcześniej, to rok 1680, kiedy powieszono tego orła jako chorągiewkę.
ale potem rok 1783, prawda? Tak, właśnie. Działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu sprawiła, że ratusz zyskał nową wieżę. Po huraganie, który był i zniszczył. Tak, po huraganie. Zawsze ta wieża się przewracała, była za duża w stosunku do sylwetki ratusza. Antoni Höhne zaprojektował klasycystyczny kształt wieży. Na szczycie owej wieży w 1783 roku umieszczono orła w tej postaci, z jaką w tej chwili mamy do czynienia. Rozmiary są dość pokaźne. Bo z tej perspektywy właśnie widzimy go jako malutkiego. Tak, on ma przecież prawie 2 metry, dokładnie 1,80 m. 2 metry rozpiętości, tak? I 80 kg wagi. 80 kg wagi, no, wykonany wprawdzie z miedzi, ale ta miedź nie jest pusta w środku. Tam są pamiątki, które były uzupełnione w trakcie kolejnych remontów. Przy czym uroczystość zawieszenia tego orła powiązana była z wieloma dodatkowymi czynnościami. Bo przede wszystkim było to ukoronowanie odbudowy ratusza poznańskiego. Rzemieślnik, który orła umieścił, musiał trzymać znak poprzez chustę dla czci, dla szacunku. Po umieszczeniu orła na wieży ratuszowej musiał spełnić toasty. Toasty na cześć króla Rzeczypospolitej, magistratu. Po spełnieniu toastu musiał kieliszki zrzucać na ziemię. Niektóre z nich się nie stłukły. No, odebrano to jako dobrą wróżbę, że na świadectwo pomyślności. W rzeczywistości bardziej tutaj trzeba brać pod uwagę to, co leżało pod ratuszem, co zapobiegło zniszczeniu owej kieliszki. Orzeł tak wielki, no w środku ma tą puszkę, gdzie wkładano różne elementy sakralne, nawet relikwie świętych, w późniejszym okresie jakieś gazety, dokumenty związane z Poznaniem, tak, z historią Poznania. No, powieszony jest na wysokości 61 metrów od poziomu tutaj rynku. Ale ważny akcent kolejny, orzeł wisi praktycznie do 1911 roku, czasy zaboru pruskiego. Tak, tak. Śpiewano w Polsce, zwłaszcza na Warmii i tutaj w okolicach, śpiewano hymn, nawiązując do hymnu, jeszcze Polska nie zginęła i zginąć nie myśli, bo w Poznaniu na ratuszu polski orzeł wisi. Tak, tak śpiewano właśnie tutaj o tym orle. Aż go ściągnięto. Orzeł był kilkakrotnie remontowany, bo w czasie remontu ratusza w 1910 roku orzeł został zdjęty, ale po umieszczeniu go z powrotem uzupełniono go o koronę cesarską, która została umieszczona ponad polskim orłem. No właśnie, ale ta korona cesarska no, nie spodobała się. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Leon Żuromski wchodzi po drabinie bez żadnych zabezpieczeń i ściąga tę koronę, ponieważ mówi, że uciskała orła. No nie da się ukryć, tak było w rzeczywistości. I orzeł spokojnie sobie wisiał w tym miejscu, gdzie jest do tej pory, aż do 1939 roku, kiedy na polecenie władz hitlerowskich został zdjęty z wieży ratuszowej i był ukrywany. Ukrywany przy ulicy Żydowskiej. Tak. Ukrywany przy ulicy Żydowskiej, ale są zdjęcia, które informują o tym, jak orzeł potem zostaje odrestaurowany, bo oczy ma z kryształu górskiego. Podobno jedno oko mu wypadło, ale potem wyczyszczono i odrestaurowano. I w 1947 roku 27 grudnia, w rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, orzeł wrócił na swoje miejsce na wieży ratuszowej. Jest tam do dzisiaj. Miał jednak jeszcze jeden remont w roku 1977. Przeszliśmy od orła Stanisława Augusta Poniatowskiego na wieży ratuszowej do orła z czasów początku lat 20. Orzeł z powstania wielkopolskiego. Jest to mural, który znajduje się przy ulicy Piłsudskiego. My już, panie Marku, odcinek o muralach mieliśmy, prawda? Tylko w tym muralu coś mi nie pasuje, ponieważ na Dąbrowskiego był mural przedstawiający orła z koroną. Ten mural korony nie ma. Co no to właśnie. Orzeł, który widzimy tutaj na muralu, jest wzorowany na schemacie, na wzorcu, jaki został przyjęty w materiałach informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Jest jeszcze druga wersja, oparta na dawnej pieczęci Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Cały czas problem kontrowersyjny to, korona ma być, czy nie ma być. W zasadzie trzeba przyjąć jedno. W 1919 roku, w czasie powstania wielkopolskiego, były sztandary, konkretnie chodzi tutaj o sztandary przede wszystkim powstańcze, na których orzeł miał koronę i występował bez korony. Z tym, że orzeł bez korony zdarzał się sporadycznie, bardzo rzadko. Najczęściej był rezultatem przeoczenia, braku uwagi ze strony osób, które przygotowywały dany sztandar.
Orzeł Wielkopolski powinien mieć koronę. Niestety tak się złożyło, że szczególnie w pierwszym okresie propagowania dziejów Powstania Wielkopolskiego zwrócono uwagę na sztandary z orłami bez korony i ten wzorzec stał się podstawowy, główny do propagowania symboliki Powstania Wielkopolskiego. Jest to błąd. Orzeł powstańczy jako całość symbolizujący całe Powstanie Wielkopolskie, wydarzenia w regionie w latach 1918-1919 powinien mieć koronę. Czyli ten na ratuszowej miał koronę nawet cesarską, naszą królewską. No, miał podwójną nawet. Podwójną nawet, miał tak? Podwójną. I w czasach PRL-u też nie mieliśmy korony. Ale no, to już inna historia. A to była, prawda, inna historia, to były inne realia, inne warunki. Jest, proszę Państwa, taki orzeł w Poznaniu, o którym poznaniacy mało co wiedzą. Sami Niemcy nawet nie wiedzieli w czasie II wojny światowej, że jest to wizerunek naszego właśnie polskiego orła z lat 20., prawda, tak, panie Marku? Z lat 20-30, z tym, że tutaj trzeba brać pod uwagę pewną ewentualność, która się pojawiła. Mianowicie, kiedy chodzimy ulicami miasta, kiedy zajęci jesteśmy swoimi problemami, z reguły widzimy budynki nie wyżej niż do wysokości pierwszego piętra. Nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wyżej, co jest wyżej. No po to są nasze audycje, żeby to przypominać. Oczywiście. I zgodnie z tą zasadą nie zwracamy uwagi na to w czasie okupacji, że na budynku naszego starostwa powiatowego w Poznaniu, dawnego starostwa, tak, z dwudziestolecia międzywojennego, jest zachowany polski orzeł w stylistyce typowej lat 20-30 XX wieku. Ten orzeł przetrwał. Orzeł jest tutaj za nami, na tym budynku. I dodajmy jeszcze jedno, że są jeszcze w Poznaniu dwa orły. Ale dodajmy, panie Marku, gdzie my jesteśmy, Aleje Niepodległości. A przy Alei Niepodległości, tak, przy Alei Niepodległości, ale dodałbym jeszcze jedną rzecz, że są jeszcze dwa orły, które zostały nieruszone przez Niemców. W kracie wjazdowej bramy przy świcie dzwonnicy Farnej na Starym Rynku. Ale jak to się stało, że oni ich nie zobaczyli? Nie zwrócili na to uwagi. Po prostu motyw ozdobniczy kutej żelaznej kraty zawiera w sobie zarys orła z koroną na obydwu skrzydłach. W tej chwili ta brama jest przeniesiona jako brama główna wjazdowa na plac kolegiacki, na dziedziniec Urzędu Miejskiego. Natomiast orły te ocalały przez cały okres okupacji. No dzisiaj orły pojawiają się oczywiście bardziej na urzędach miejskich, tak? Urzędach państwowych, tak? Tak, tak, tak. Ale są jeszcze gdzieś indziej orły. Dzisiaj zwane jako orlikami chyba dla dzieci. Orlikami, no ale to już boiska sportowe. To już boiska, ale nazwane orlikami. Ale orły to są motywy bardzo lubiane, bardzo często spotykane w różnej formie, w różnej postaci. I cieszmy się, że... Ale też na przestrzeni tych tysiąca lat orzeł polski, no... przybierał postać nie samego orła, orła bielika. Czasami nawet gdzieś tam spojrzałem, że jakieś inne ptaki, które nazywane były orłami, ale tak naprawdę no, nasz orzeł, ten oryginalny... jest niby orłem bielikiem, chociaż ornitolodzy bardzo się mocno zastanawiają, czy to jest rzeczywiście ten orzeł, a może inny. Ale jest naszym godem państwowym.